Witam Was, kochani. Dzisiaj będę robić po domowemu fasolkę. Co prawda kupna jest fasolka w sosie pomidorowym. Bez żadnej kiełbasy i bez boczku. Przepraszam. Do tego przyprawa dań z fasoli i kiełbasa zwyczajna i kiełbasa domowa. Tak zwana strychówka w mojej rodzinie. Mój tato sobie kupuje i na strychu po prostu ją wysusza i ona jest bardzo sucha, nie ma w sobie grama tłuszczu. Ja ją po prostu usmażę na patelni bez grama tłuszczu, zagotuję fasolkę, dodam przyprawy, wszystko razem wymieszam i będzie pyszna fasolka po brytońsku, domowy przepis. Także zabieramy się za krojenie. Nie jest to ekscytujące, więc na chwilkę Was przeproszę. Skroiłam całą taką tutkę kiełbachy. Kiełbacha wygląda tak, skrojona, i zaraz przejdziemy do smażenia. Na dziewiątkę już wrzucamy kiełbasę. Magiczna drewniana łopatka. I ona sama, bo powiedziałam, że nie ma grama tłuszczu. Oczywiście ma tłuszcz, no bo to kiełbasa, więc ileś tam tłuszczu w sobie ma, ale jest tak wysuszona na strychu, jest taka sucha, twarda, wysuszona, że po prostu tego tłuszczu ma dużo mniej niż normalnie kiełbasa. Ja w ogóle nie dodaję tłuszczu smażąc kiełbasę, czy na jajecznicę, czy na jakąś potrawę. Teraz też tak zrobię. Na suchą patelnię w ogóle nic nie dodaję. Ona się tak sama, wiecie, na swoim tłuszczu sama doprowadzi do takiego stanu, że po prostu będzie już gotowa do wrzucenia do fasolki. Teraz przygotowuję garneczek. Duży garneczek. Teraz będzie fasolka. Magiczna łopatka drewniana numer 2. I poczekam chwilę, jeszcze nie będę rozmrażać, w sensie gotować, bo nie ma takiej potrzeby, dopiero jakieś 10 minut, zanim kiełbaska po prostu dojdzie. Ja się z Wami na chwilkę żegnam. Wszystko już mam przygotowane, teraz czekam, aż się wyłączy ciepłota z dziewiątki, żebym mogła zmniejszyć na mniej. Na pewno na piątkę. Kiełbaska już się delikatnie podsmażyła. Pięknie pachnie. Wytopiła z siebie ostatnie resztki tłuszczu, także dobry znak. O, wyłączył się. Ja zmieniam na 5 i czekam, aż się podsmaży. Włączam fasolkę, żeby się zagotowała, bo kiełbaska już dochodzi. Jest już pięknie zarumieniona, powiedziałabym bardziej usmażona, ucieka. O tak, zdecydowanie już jest dobra. I tak, czekamy, aż się zagrzeje fasolka. Możemy przygotować sobie łychę. I tu dodamy troszeczkę fasolki, przyprawy do dań z fasolki. Nie za dużo, bo ona bardzo ładnie pachnie. Myślę, że tyle to jest optymalna część. Wodę zakręcamy, przyprawę składamy. Fasolkę mieszamy. Okej. Kiełbasę wyłączamy całkowicie. I dodajemy. Jeszcze chwilkę poczekam, aż się zabulgota. Nie wiem, czy nie trzeba jeszcze trochę dodać tej przyprawy. Jak
jakoś tak słodka wyszła. Może jeszcze pół łyżeczki. Pół łyżeczki. Okay. Teraz jeszcze raz zamieszam. I już teraz na pewno kiełbaskę wrzucamy. Jak mi się uda, to spróbuję bez tego tłuszczu, który tutaj jest, który się wytopił. Postaram się bez tłuszczu. Zmniejszam na piątkę, żeby mi garnek się nie spalił oczywiście. Wszędzie lata ta kiełbasa. Ok, tłuszczu niekoniecznie. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę, ile z takiej dość dużej ilości kiełbasy zostało tłuszczu. Widzicie? Taka dość spora łyżka od zupy. No i dobra. I co, mieszamy. Niech to wszystko z sobą przejdzie. Ja oczywiście ugotuję sobie świderki, makaron mój ulubiony. Kokardek nie mam. Wczoraj byłam w sklepie, zapomniałam kupić. Ale świderki też spoko. A Julka z bułką, ewentualnie z chlebem. Także tak się prezentuje moja fasolka domowa po bretońsku. Smacznego. Co stwierdziłam, że usmażę sobie jeszcze cebulę do tej fasolki. Połowę zostawię tak jak jest dla Julki, bo ona tylko kiełbasę. A ja sobie usmażę jeszcze cebulkę i dodam jeszcze, chyba mam w lodówce paprykę żółtą. O, mam. Jeszcze dodam paprykę żółtą, pokrojoną w kosteczkę. I taka będzie na bogato moja fasolka po bretońsku. Ja się z Wami żegnam. Może później Wam pokażę jeszcze, jak wygląda na talerzu. Na moim, na bogato i na Julki, na biedno, na normalnie bardziej. Także ja się z Wami na razie żegnam. Pa, pa.